Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam nasze postępy pracy. Batalka dzisiaj pierwszy raz galopowała na placu i naprawdę super to wyszło, więc zachęcam Was do oglądania. Jak obiecałam, co jakiś czas będę wrzucać Wam aktualności z naszej pracy. Ja z Batalką, jak już wcześniej Wam powiedziałam, bardzo powoli ją wdrażam w pracę i dzisiaj zaliczyliśmy pierwszy raz pracę na placu z galopem, bo oczywiście w kłusie, wstępie czy pracę z ziemi robiliśmy na placu, ale nigdy nie galopowaliśmy. Jestem niezwykle dumna z niej i z nas ogólnie, że nasza praca w lesie, te galopy w lesie, nauka jazdy od łydki dały świetne efekty. Batalia tak naprawdę od pierwszej łydki zareagowała od razu na zagalopowanie na lewą nogę, bez większych problemów. Chwilę pogalopowaliśmy i tak naprawdę chyba po dwóch czy trzech okrążeniach dałam przerwę, dała mi długą wodzę, tak żeby zrozumiała, że jestem z niej bardzo zadowolona. I powtórzyłyśmy to samo na prawą nóżkę i było tak samo. Od razu bardzo ładnie zagalopowała na dobrą nogę i utrzymała tempo i chętnie galopowała do przodu. Więc stwierdziłam, że nie będę jej forsować. Chcę, żeby nasz trening działał poprzez pozytywne wzmocnienie i stwierdziłam, że dam jej przerwę i na tym skończymy trening. No i zawsze po treningu idziemy na pastwisko. Najczęściej o rano jeżdżę, o 8 albo zupełnym wieczorem. Ostatnio właśnie tak przypada, że zawsze to jest raczej 8 rano. I idziemy sobie na pastwisko. Moi drodzy, to na tyle. Dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie i śledzicie nasze poczynania, jak i cały poradnik jeździecki. Ja tymczasem z Wami się żegnam. Do zobaczenia.